Cześć i czołgi moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szelma, witam was w kolejnym odcinku Kronik Nevendar. Ostatnim razem miałem tutaj małą potyczkę z nieumarłymi, przetrzebiłem nieco ich szeregi i bardzo się z tego powodu cieszę. Także zdobyłem jedno miasto, z którego będę mógł robić malutkie wypady. Szczególnie tutaj mnie obchodzi wypad z czempionem w to miejsce, żeby już przejąć to. Aha, splądrowane. Żeby przejąć tamte złoża, no i odzyskać by się przydało te. Ale póki co, Leifi kieruje się do tego miasta, aby nieco sobie odpocząć, nieco zregenerować siły drużyny swojej. A potem może w końcu udamy się po wspomniany przez Pyryka artefakt. Na razie turę kończymy. Ja się cieszę sobie trochę na słuchawkach. Zaraz mi głowa odpadnie. Dobra. Leifi. W sumie Leifi, wiesz co? Ja uzdrowię ci tego górala. Tak czarami. No i magia się stała, no i jest. Dobra. Sobie przejdźmy tam. Odkryjmy sobie mapę. O, ktoś do mnie na Steamie pisze. No nic, będzie musiał poczekać. Dobra, tutaj mamy jakieś... A, tu są te ruiny, do których miałem zajść. Oczywiście zejdziemy do nich. Nawet już w tej chwili, po drodze. Rynega. No dobra. Nic się nie stało. Okej, okay, tutaj jeszcze mamy manę, o której nie wiedziałem, ale do nich później, teraz. Teraz tutaj to, co mamy. Dwa tłuste chochliki, jeden czempion orków. Oczywiście na czempionie się staram skupić. Pierda puścił, aż zabolało. Ale tutaj czempion najważniejszy. Błąd zrobiłem jeden. Nie dałem mi tarczy. Ale nic. Postaramy się to jakoś wykreować. No i znowu mamy kolejnego pustelnika. Kolejny góral wylewelował. Już mamy dosyć sporą siłę ognia. Tutaj jeszcze trzeba mi... No, trochę ponad 100 punktów doświadczenia. Ale co dostałem w zamian za to? No, fajnie. Prastara relikwia. Kosztowność. Ci zielonoskórzy żyją w naprawdę prymitywnych warunkach. Znalazłem to w wejściu. Starość, ale można ją sprzedać za okrągłą sumkę. No, żal nie skorzystać. Żal nie skorzystać, ale i tak trzeba wrócić na małe leczonko. Zajmie to ze dwie tury. Tutaj cały czas złodziej wracam. Nie chcę wracam. Okej. Okay. Tutaj kontynuujmy nasz ruch. Kurde, mam w sumie 8 stów, trzeba by w coś to zainwestować. Na przykład zainwestujmy to w czempiona. Tak, tutaj miotacza toporów zostawiamy. Czempion wyjazd. I zdejmujesz tą rózgę. Docelowo, rzecz jasna. Okej, okay, które tutaj kończymy. Tam jest jeszcze jeden zielony skór do pokonania. A to jak będę, bardzo będę potrzebować ekspa. Jakaś generalicja nam tu wyszła. No, oczywiście nieumarli gonią swojego terytorium jak tylko mogą. By je drzwi ścisnęli. Mogę? Pewno, że mogę.
Nie tędy, bynajmniej. Tak. Tutaj na chwałę klanu. Nie mam żadnych innych, niestety. Żadnych innych bohaterów, żeby się mierzyć z obcymi dowódcami. No ale trudno. Leif jakoś będzie musiał przeżyć te chwile nudy. Dobra, tak. Tutaj przyspieszenie dorzućmy. Pieśń pośpiechu. I nie stawię rózgę od razu. Tak jest. I o to chodzi. Powoli będę starał się odbudowywać to, co mam. Okej, ciebie nie zobaczę. Ale tutaj mogę sobie zrobić kogoś. Czempion? Nie, złodziej. Złodzieju, pokaż, co ona tam ma. Wysi szpiega. A, z wojownikiem. Nie ma się czego bać. Okej, tutaj Leify z lekko naturalem. Spokojnie. Nic się nie dzieje. Okej, umieścimy szpiega. Trudno, zdarza się. Okej. Za to szpiega sobie wytniemy. 5 punktów. Zaszpiegam. No i dobra, spróbujemy się zmierzyć z włócznikami. Tutaj kurs prosto na nich. Bez leczenia, bez niczego. Okej, tutaj tak może to zostać. Przydałby się champion. Champion krasnoludów, tak. I jeszcze miotacz toporów, tak. Owszem, no coś mi tutaj wibrzy. Dzień dobry! Ta, ura! Tutaj w niego wklepiemy. Paraliżować będzie czempiona. Dobra, teraz zostawiamy pana. Uchybienie. Tutaj na obronę się. Zrzucę. O, znowu chybienie. Jak miło. To przerwa paraliżu, chybienie. Dobra. Tu się robi niebezpiecznie, także pana ściągamy. I w panią teraz. I topór w plecy. Trochę magii i dziękuję. 34 punkty. I ty, mój drogi, będziesz miał posterunek tutaj. Okej. Okay. No i subcio. Dobra, teraz Leify. Z Leifem, które zakończymy. W imię bogin losu. Okej, no i teraz tutaj tego pana. Dzień dobry. No nic, tutaj wszystkich będziemy klepać. Jak leci. Ciebie proszę, zniknij, dziękuję. Ty jak zatrąblisz, no to nic się ciekawego nie stanie. No i dobra. Panowie zniknęli, 37 punkcików dla każdego. Bez żadnej magii, bez żadnych czarów. Co ja tu mam? Miasto w płomieniach. Nie mogę do niego zajść, a szkoda. Miałem nadzieję się trochę podleczyć. Zobaczyłem już bramy, no ale nic. Ale nic. Jakoś przeżyjemy. Dobra, idziemy dalej. Co mnie tu czeka? Święty Mściciel, Włócznik, Strzelec i dwóch Łuczników. No, dosyć spora ekipa. Tutaj będę musiał na pewno podleczyć. Przynajmniej. Moich krasnoludów. Jeszcze jeden. Tak, i zamienimy cię miejscami, żebyś mniej obrywał.
Teraz na pewno lodowa tarcza tutaj już musi pójść na tego rodzaju jednostki. Moc Witara, rzecz jasna, dla większych obrażeń. I teraz hymn klanów. No i póki co wystarczy. Pach, idziemy. Oś, na alchemika wzięli. Nieładnie, nieładnie. Tam mściciel. On będzie musiał zejść jak najszybciej. No bo jego atak jest sromotny. Tak, tutaj bardzo ładnie. O, ledwo co się udało. Ledwo co się udało. No ale mamy teraz kolejnego pustelnika. Dobra, tutaj co? Spora gwardia, spora. Dobra, wracamy się leczyć. Tak, tutaj mam trochę hajsu, żeby nie pana czempiona zrobić. Pan czempion sam tym razem usunie rózgę. Ale my panu czempionowi damy jeszcze kopa na zapęd pieśnią pośpiechu. Niech se zaśpiewa. Niech podróżuje szybciej i dalej. Tak, tutaj macham gruzie. Bardzo ładnie. Kolejna rzecz wróciła do mnie. 91 sztuk złota się zrobiło, ale to nic. Damy radę. Damy radę. Dobra, tutaj turę kończymy. Okej. Tak, wracasz tutaj do miasta. Lecz się, chłopie. A właściwie nie twój pustelnik z alchemikiem się leczą. No i dobra, mamy 341. Zatem czempion jak najbardziej. Tutaj go wysyłam na posterunek. Tak jest. Jeszcze jednego trzeba będzie wysłać tutaj, ale to troszeczkę później. Kurę. Kurę, dalej mi to huczy wszystko w słuchawkach. Mam nadzieję, że u was tak to nie huczy. Jeszcze przy robieniu filmu, przy jego sklejaniu jeszcze zobaczę stan głośności. No i teraz dylema. Dylema i drama. Tutaj stawiamy rózgę. Trochę przedłużymy. Oczywiście. Trochę przedłużymy. No dobra. W ostateczności. I tak nic tam wielkiego raczej nie ma. Ale zapragnął walki. No dobra, skoro pragniesz walki, to będziesz miał ją na szybko. Walka w formie instant. Mamy tutaj do kolejnego miasta, które kończymy. Co to nie wykombinują? A teraz z tej strony zdjęła. Wysyłali. O. Dzwonią po mnie. Za chwilkę wrócę do was. No dobra, już jestem. Mały telefonik od koleżanki. Umawiamy się na wspólne spotkanie. Nie, to nie jest taka koleżanka, jak myślicie. To bardzo dobra przyjaciółka, razem z jej mężem. Lubimy się od czasu do czasu spotkać i pogadać. Przy oczywiście, rzecz jasna, odpowiednim napojach i jadle. Sytym. Dobrze, co tutaj było? Aha, tutaj ta pani mi wkroczyła tutaj, ta pani mi ściągnęła znowu rózgę. Oczywiście. No to dobra, to tutaj jeszcze ją zagniemy, z tej strony rózgę postawię.
Bo co nie mam się przesady, bo nie mam niczego, że tak powiem, w zanadrzu. Tutaj pustelnik, on się leczy. On się leczy bardzo ładnie. Które tu kończymy. Ta zławka, tkaj myszkę. Ona leci mu pomóc, ja się tak nie bawię. Ja się tak, kurde, nie bawię. Dobra, musimy poczekać. Chwilę jeszcze. Może mi nie ściągnie. Ale spróbujmy ją postraszyć trochę. Lodowym filarem na przykład. Może se pójdzie dziążka. Byłoby mi bardzo miło z tego powodu. Jakiegoś tam postawimy jego mościa, jakiegoś dowódcę sobie wykupię, żeby po prostu był kto do obron. Okej, wystrachała się, bardzo fajnie. Ty zarazu, ja cię tu dam. Budowniczego sobie weźmy. Budowniczy, ty sobie weźmiesz tego pana. I krasnala, dobrze. A tutaj miotacz toporów i tak będzie. Pach, jedziemy. Dzień dobry, zastanę Jolkę. Ja jestem aż zdziwiony, że chcę walczyć. Aż mnie zadziwiła dziewczyna. No dobra, teraz pewnie się wycofam. Bełcik w plecy, dziękuję. 23 punkciki. Super. Ty możesz sobie wracać. A ty stawiaj za te ostatnie 150 rózgę. Okej. Dobra. Co ja tutaj? Aha, jak się czuje ekipa Leifa? Czuję się bardzo dobrze. Także ekipę wynocham. Nawet nie będę do ciebie podchodził. I kierujemy się na tego pana. Kończymy turę. No proszę, jeszcze jakiś tutaj wylazł. Cosiek. O, coś mu chyba nie pykło. Dobra, będę mógł atakować także. Hymn klanów. Rzecz jasna, oczywista. Tutaj tarcza, koniecznie. Koniecznie tarczę i koniecznie moc Witara. Dobra, i na razie tyle. Z buffów to tyle, więcej nie będzie. Tak jest. I miejmy nadzieję, że się udam. Się udało alchemikowi. Dobra, tak. Na tego pana trzeba zwrócić uwagę i to bardzo mocno. Bo on będzie siekał straszliwie. Dobra. Druga linia poszła. Tutaj włócznik też poszedł. Okej. No, dmuchniem. I podziękuję. Ła, ładnie. Strażnik kuźni oraz alchemik level up. Tutaj niestety pustelnik poharatany dosyć mocno. Na pewno nie na tą ekipę. O, kraken. Razy dwa. A to przybrzydła bestia. Tutaj jeszcze obrońcę wialgry. Dajcie ludzie. Sesiana. Dobra. Znowu. Na leczenie. To mi się podoba. Odłóg złodzieja i poszedł. Aha, dobra. Odkryli szpiega w porządku. Tak. Ty wracasz do miasta.
nie? I wy się leczycie. A tutaj pani przyszła. To ja tym panem ją postraszę. Sayonara, masz karo. O! Nie chcę się tłuc. Znaczy, z nową siłę. Tak, dowódca będzie trochę poharatany, ale ja tylko dostanę cokolwiek za wojownika, czyli niewiele. Ła! Aż 8 punktów. Dobra, niestety nie mam punktów ruchu, a nie będę tutaj czarami miotał. Dobra. I tak, tutaj. Tak, tutaj chciałem jeszcze czempiona. Czempiona. I żeby on znowu postawił ludzie tu. Pach. Miło mi. Okej, okay, teraz tutaj z tych miast będę czempionów robił. Prawdopodobnie stąd tutaj dwóch. No bo mimo wszystko pilnować tego trzeba. Pilnować tego trzeba. Także dręczym. Okej, okay, wyszedł sobie. Dowodzący. Zaraz na złodzieja się natknie. Kolejna. Tutaj ten pan. Legion potępionych. Co oni to mogą mieć? Co by tam nie mieli? Walkiri im puścimy. Zobaczymy, czy się oprą. Walkiri. Tutaj druga linia powinna już pójść. Ekstra. A ja się nie wycofają. Będą się... No dobra. W sumie, po co ja wam to pokazuję? To ostatni atak. No tego ostatniego ataka jeszcze pokażemy. I koniec. I tyle z Walkiri. Pożytku. Tutaj postelnik dochodzi do siebie. Już ostatni. I możemy wykończyć panią, a z miłą chęcią tak zrobię. Pyk! Dziękuję. Dobra, bardzo ładnie. Teraz możecie się udać tutaj w mury. W mury. Tutaj zaraz przyjdzie jedna i będziemy ją szpiegować. Dobra, który? Jakaś większa ekipa się tam zbiera. Oj, chyba jednak nie pójdzie do domu za szybko. Jedzie mi. Ja akurat nie tego miałem pojechać. No ale dobra. Może się wystraszy. Tutaj jest jeden wilk. Tu są dwa wilki, a tutaj jest obóz, nauczyciel. O, jak będę miał hajsy, to się podejdzie. Dobra, tutaj wszyscy zdrowi, także wypad, dziękuję. No i trzeba będzie troszeczkę poczekać na wyniki. Okej, turę kończymy. A, jednak da nogi zapas. A tam cię niesie, młoda damo. Dobra, ale najpierw tutaj. Hymn. Tutaj leczyć jest standardowy. Czas, znaczy standardowy buff. Czas, czasu to jak mam. Nie no, zamieci nie będzie używać. Moc Witara. Pomyliło mi się z tą zamiecią z Wiedźminem.
No i dobra, spróbujmy. Tutaj paladyni nie są już aż tak bardzo mocni. No ale mimo wszystko trzeba mieć ich tutaj na uwadze. Trzeba ich mieć tutaj bardzo na uwadze. Bo chyba oni zadają, z tego co pamiętam, obrażenia niezależnie od czarów. Dobra. Temu zostało 81. Kto to udźwignie? Ten pan? Traf. Traf za wszystko. Aj. No, jeszcze się udało, że ustelnik wypalił. 173 punkciki doświadczenia. I znowu długi, długi powrót. Tutaj jeszcze obrońca wiary. Masakra. Jak dla mnie masakra. Nie. Tutaj z tą panią chciałem porozmawiać. Dzień dobry, zastałem Jolkę. No to jest synek, który potrafił już czasnąć. Dobra, myśmy się zepchnili do obrony, paraliż poszedł. Ale była obrona, także nie poszło wszystko. Dobra, ty się wycofaj. Bo z tego panu już nic nie będzie. Okej. No. Nie za ciekawie to wyszło. Nie sądziłem, że złapię tutaj tego. No. Jak on się nazywa? Że złapię tutaj zombiaka. Ale jednak. Dobra, tutaj potrzeba kolejnego bohatera budowniczego, ale tam go z tym samym zestawem co poprzednio. Tak, i tutaj górski olbrzym, tak, dziękuję. Dobra, i to tyle by było. Dobra, to jedyne czym mogę ich postraszyć, no to lodowym filarem. Ich postraszy, może sobie ona pójdzie. I tyle. Dobra. Tutaj turę kończymy. Co wyście się dzisiaj tak rozpisali, kurde? Na Steamie, na SMS-y, zaraz na fejsie będą do mnie pisać. A jeszcze jak włączę Skype'a, to pewnie narzeczona będzie chciała pogadać. Kurde, przez cały dzień jest w sumie... Jeśli to ani słowa, żeśmy nie zamienili. Chociaż nie, przepraszam, zamieniliśmy jednak kilka słów. O, no dobra, to nowa flota przyszła tych nieumarłych. Zobaczmy, co oni tam mają. Szpiega, tak, proszę. O, tę podstawową, tak. Niemniej jednak groźnie. Trzeba będzie coś zrobić z tym, z tymi panami. Ale co z nimi zrobię, to dowiecie się już w kolejnym odcinku. Tutaj wam podziękuję za oglądanie tego. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Jeżeli tak, dajcie lajka. Nie zapomnijcie proszę także o komentarzu pod filmem. Jeżeli jesteście nowi natomiast, dajcie suba i kliknijcie dzwoneczek. Przy przycisku subskrypcji, by być z moimi materiałami na bieżąco. Życzę wam miłego dnia i na razie.